Wojna secesyjna, która trwała od 1861 roku do 1865 roku, była jednym z najkrwawszych i najważniejszych okresów historii Stanów Zjednoczonych. W tym czasie kraj był głęboko podzielony, a Abraham Lincoln, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych, musiał stawić czoła nie tylko wyzwaniom militarnym, ale także rosnącemu zagrożeniu dla swojego życia. Konflikt ten wynikał z wielu czynników, w tym sporów o niewolnictwo, prawa stanowe oraz kwestie ekonomiczne. Lincoln, będąc zwolennikiem zniesienia niewolnictwa, stał się centralną postacią w tym dramatycznym okresie i natychmiastowym celem dla tych, którzy sprzeciwiali się jego polityce. Jego wygrana w wyborach prezydenckich w 1860 roku wywołała falę oburzenia wśród południowców, a niektórzy planowali zamachy na jego życie. Już w 1861 roku, na kilka dni przed jego zaplanowaną inauguracją, Lincoln otrzymał informację o spisku na swoje życie. W tym czasie w Baltimore, gdzie miał przechodzić, zaplanowano zamach na prezydenta. Allen Pinkerton, szef agencji detektywistycznej, ostrzegł Lincolna o możliwych zagrożeniach. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, Lincoln podjął decyzję o przemyceniu się do stolicy w nocy. Ta noc podróż nie była tylko kwestią bezpieczeństwa, ale także podkreślała rosnące napięcie i obawy związane z politycznym klimatem w kraju. Cześć, jestem Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na materiał poświęcony historii Stanów Zjednoczonych, a w dzisiejszym filmie opowiem Wam o sekretnych pociągach Lincolna, które ochraniały prezydenta w czasie wojny secesyjnej. Dziękuję wszystkim za wszystkie subskrypcje i zapraszam do obserwacji mojego kanału. A teraz zaczynamy. Podczas wojny secesyjnej Lincoln często podróżował pociągami, które stały się głównym środkiem transportu, ale jego podróże były starannie zaplanowane, by zminimalizować ryzyko ataku. W miarę jak zagrożenie dla jego życia rosło, stosowano coraz bardziej wyrafinowane metody ochrony. Lincoln miał do dyspozycji specjalne przystosowane wagony, które zapewniały mu zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo. W wagonach znajdowały się miejsca do spania, biuro i przestrzeń do pracy, co umożliwiało mu kontynuowanie obowiązków podczas podróży. Pociągi były ciągnięte przez lokomotywy parowe, które miały charakterystyczną konstrukcję. Lokomotywy te, wyposażone w kotły parowe, wykorzystywały wodę i węgiel do generowania pary, która napędzała tłoki. Lokomotywy były w stanie osiągnąć znaczne prędkości jak na tamte czasy, co umożliwiało szybkie przemieszczanie się na dużych odległościach. W związku z rosnącym zagrożeniem dla życia Lincolna skład pociągu często obejmował wagony zabezpieczające, które były przeznaczone dla ochrony prezydenta. Wagony te mogły być dodatkowo wzmocnione i wyposażone w schowki na broń oraz inne środki ochrony. Osobista ochrona Lincolna była starannie zorganizowana, co miało na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas podróży. Aby wprowadzić zamachowców w błąd, korzystano z fałszywych tras oraz zmieniających się harmonogramów. Na przykład w 1862 roku Lincoln podróżował do Genewy, gdzie miało miejsce spotkanie z generałem George'em McClellanem. Przy tej okazji jego ekipa zmieniła godzinę wyjazdu i miejsce, aby zminimalizować ryzyko wykrycia. Stosowano również metody maskowania, takie jak ukrywanie pociągów w zaroślach, co pozwalało uniknąć wykrycia przez wrogów. Pociągi odgrywały kluczową rolę w strategii komunikacyjnej i militarnej Lincolna. Dzięki szybkiemu przemieszczaniu się prezydent mógł wizytować obozy wojskowe, mobilizować wsparcie dla wojsk unijnych oraz utrzymywać morale wśród żołnierzy i cywilów. W miarę jak wojna trwała, Lincoln podróżował do różnych miast, aby spotkać się z wojskowymi dowódcami i ocenić sytuację na froncie. Jego obecność w obozach wojskowych była inspirująca dla żołnierzy, którzy widzieli w nim lidera i symbol walki o jedność kraju. Przykładem takiej podróży było jego odwiedziny w obozie Armii Potomaku w 1862 roku, gdzie spotkał się z generałem George'em McClellanem. Lincoln podjął decyzję o bezpośrednim zbadaniu warunków, w jakich walczyli żołnierze, a jego wizyty miały na celu także zwiększenie morale i zapewnienia wsparcia. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w czasie wojny secesyjnej była bitwa pod Gettysburgiem, która miała miejsce w lipcu 1863 roku. Lincoln postanowił odwiedzić to pole bitwy, aby wygłosić przemówienie na poświęcenie cmentarza dla podległych żołnierzy. Jego podróż do Gettysburga, która miała miejsce 19 listopada 1863 roku, była dokładnie zaplanowana z uwagi na wcześniejsze zagrożenia. Przed podróżą Lincoln spotkał się z doradcami, aby omówić szczegóły trasy i zabezpieczeń.
Podczas tej podróży Lincoln korzystał z pociągu osobowego, który był znacznie mniej rozpoznawalny niż pociąg prezydencki. Jego obecność w Gettysburgu była pilnie strzeżona, a sama podróż odbyła się w nocy, co dodatkowo zmniejszyło ryzyko ataku. Kiedy Lincoln dotarł na miejsce, jego przemówienie stało się symbolem poświęcenia i wartości jedności, podkreślając znaczenie wolności dla wszystkich Amerykanów. Niech ta narodowa ziemia przyniesie nową nadzieję, mówił Lincoln, wzywając do dalszej walki o ideały, które były podstawą narodu. Pomimo wszystkich starań, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, Lincoln stał się ofiarą zamachu. Jego ostatnie dni na stanowisku były naznaczone obawą o bezpieczeństwo, a zamachy na życie polityków i wojskowych były powszechne. 14 kwietnia 1865 roku Lincoln udał się do Teatru Forda, gdzie miał obejrzeć sztukę All American Cuisine. Tego wieczoru jego osobisty ochroniarz John Parker opuścił swoje stanowisko, co sprawiło, że Lincoln nie miał wystarczającej ochrony. John Wilkes Booth, znany aktor i sympatyk Konfederacji, wkrótce po wejściu do teatru zastrzelił Lincolna, a ten zmarł następnego dnia. Ten tragiczny incydent był końcem nie tylko życia prezydenta, ale także oznaczał głęboki wstrząs dla całego narodu. Jego śmierć wstrząsnęła Ameryką i doprowadziła do narodowej żałoby, która trwała przez wiele miesięcy. Warto podkreślić, że działania mające na celu ochronę Lincolna nie ograniczały się tylko do kwestii transportu. W czasie wojny stworzono złożoną sieć informatorów i agentów, którzy monitorowali wszelkie podejrzane aktywności. Pinkerton i jego agencja zajmowali się śledzeniem potencjalnych zagrożeń, co miało kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa prezydenta. W ciągu całej prezydentury Lincoln był świadomy zagrożeń i korzystał z informacji, które docierały do niego dzięki swoim informatorom. Tajne podróże Lincolna pociągami stanowią ważny element jego prezydentury oraz trudnych czasów wojny secesyjnej. Jego umiejętność planowania, aby uniknąć zagrożeń oraz zdecydowanie w dążeniu do jedności narodu ukazują jego wielką determinację. Historia tych podróży przypomina, jak istotna była ochrona przywódców w czasach kryzysu, a także ukazuje, jak bardzo Lincolnowi zależało na jego kraju. Dziś wspomnienie o tych tajnych podróżach Lincolna pozostaje kluczowe w kontekście amerykańskiej historii. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału, a jeśli chcesz dalej ze mną odkrywać ciekawostki historyczne, to zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Hej!